Poranna rozmowa Radia Poznań rzeczywiście z naszego redakcyjnego tarasu. Kłaniam się Państwu Łukasz Kaźmierczak, a gościem przewodniczący Rady Miasta Poznania Grzegorz Ganowicz z Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Jutro ostatnia przedwakacyjną przerwą sesja Rady Miasta. W związku z tym chciałbym najpierw zapytać o wniosek sprzed tygodnia Partii Wolność, która złożyła na Pana ręce pismo w sprawie przeprowadzania referendum lokalnego dotyczącego przyjmowania przez Poznań uchodźców z Bliskiego Wschodu i Afryki. Jakie są jego losy? To nawet pismo z jakimś szkicem projektu uchwały było załączone. Z powodów czysto formalnych ja już tego nie mogłem uwzględnić, ponieważ to już było po ogłoszeniu porządku sesji. Natomiast przekazałem ten wniosek wszystkim klubom radnych i wszystkim radnym. I jeśli ktokolwiek z rady chciałby ten wniosek podjąć, to może złożyć nawet jeszcze jutro projekt uchwały w tej sprawie. Jest szansa, żeby radni jutro zagłosowali nad wnioskiem. Znaczy, nie słyszałem, żeby ktokolwiek podnosił to w ciągu ostatnich dni. Ja myślę, że jednak coś takiego jak referendum i uchwała w tej sprawie wymaga pewnego głębszego przygotowania, nie tylko wskazania daty, więc nie jestem pewien, czy ktoś to podejmie. Natomiast, no jak mówię, wszystko się okaże jutro. A pańskie zdanie w tej sprawie? Powinno być przeprowadzone referendum lokalne? To trochę dziwne, bo z jednej strony można powiedzieć, że referendum w każdej sprawie jest dobre, ale z drugiej strony to jest pytanie, czy powinno odbywać się referendum w sprawie pytania, czy okazywać braterskie czy chrześcijańskie miłosierdzie osobom, które są w trudnej sytuacji, które uciekają z terenów objętych wojną, z których uciekają rodziny z dziećmi na przykład rannymi, i czy takim osobom udzielać wsparcia. No, w takiej sprawie referendum wydaje się nie jest potrzebne, bo to chyba jest odpowiedź oczywista, nawet dosyć oczywistą odpowiedź czy podpowiedź w tej sprawie daje nauka Kościoła katolickiego. No tak, ale zdaje się, tu chodzi o coś więcej niż tylko pomoc ludziom. Chodzi o szersze zjawisko uchodźców, nie tylko tych uciekających przed wojną. I o to, zdaje się, pyta Partia Wolność. Czy jednak... Znaczy, o co pyta Partia Wolność, to ja nie jestem pewien, bo w ostatnim czasie mowa jest przede wszystkim o tym, czy przyjmować, czy nie przyjmować tych wszystkich, którzy uciekają z terenów objętych wojną, bo to są uchodźcy, prawda? Ale parę miesięcy temu Rada Miasta przypominam, że w podobnych sytuacjach byliśmy my jako naród i to nie gdzie indziej, ale właśnie w Syrii udzielono pomocy Polakom uciekającym z armią Andersa na przykład, a w najnowszych czasach w krajach całego świata znalazło się miejsce dla Polaków uciekających przed komunizmem. W związku z tym, jeśli tak na to popatrzeć historycznie, to postawa właśnie braterstwa i miłosiernego wsparcia dla tych wszystkich, którzy są w trudnej sytuacji, wydaje się oczywista. Pytam o to też dlatego, pyta o moje osobiste zdanie, więc je przedstawiam. Dobrze. Pytam też jednocześnie zdanie Platformy. W kwietniu przyjmowaliście uchwałę, w której deklarowaliście taką pomoc, ale ona bardziej intencjonalnie dotyczyła pomocy takiej na miejscu, medykamentów, ewentualnie leczenia ludzi, którzy przyjechaliby w ramach takiej konkretnej potrzeby. O to się troszeczkę pokłóciła wtedy Rada Miasta. Lewica zarzucała Platformie, że troszeczkę tak się wycofała z tego. Ale to chodziło o zupełnie inną rzecz. Nie o to, czy przyjmować w ogóle osoby, które uciekają z terenów objętych wojną, tylko w tamtej sytuacji w jaki sposób móc pomóc, nieść pomoc natychmiast. I w sytuacji, w której nie ma szans na to, że osoby z tych terenów dostaną wsparcie od polskiego rządu, czyli wizy na wjazd, wydaje się, że jedyną możliwą rzeczą do zrobienia jest to, żeby zebrać pieniądze, środki i wspomagać ich na miejscu. Jedno drugiego nie wyklucza, tylko chodziło nam bardziej o to, że możemy czekać i upominać się u klamki polskiego rządu na stworzenie korytarzy humanitarnych, o które również upomina się hierarchia kościelna, i nic nie robić. A uważaliśmy, że trzeba podjąć jakiekolwiek działania. No i zebraliśmy wtedy trochę pieniędzy i one zostały już sensownie
w Syrii zużyte. Kończąc ten wątek, wiem, że Partia Wolność, przepraszam, myślę intencjonalnie, zamierza zbierać podpisy, jeżeli nie będzie to wniesione pod obrady Rady Miasta. Jak rozumiem, z formalnego punktu widzenia jest szansa, żeby we wrześniu, w czasie pierwszej powakacyjnej sesji, ten projekt znalazł się w programie Rady, jeżeli teraz nie będzie głosowany. Oczywiście, jeśli zbiorą odpowiednią liczbę podpisów, to wszystko zostanie zweryfikowane. Taka jest regulacja, że obywatelska inicjatywa uchwałodawcza jest zawsze możliwa. Chciałem zapytać w takim razie, co będzie jutro głosowane na sesji Rady Miasta, bo tych rzeczy trochę jest, porządek jest dosyć... No trochę jest, mam przed sobą kartki, tam około 40 punktów jest w porządku tej sesji. Może trochę dlatego, że jest to ostatnia sesja przed, jak pan powiedział, przerwą wakacyjną, ale generalnie problemów nie ma aż tak wiele, bo część uchwał to są uchwały czysto formalne dotyczące jednolitych tekstów statutów rad osiedli. Jest grupa uchwał odnosząca się do nazewnictwa ulic, czyli nadajemy nowe nazwy ulicom, skwerom w Poznaniu tak wyczytałem, i zmieniamy nie będzie inne. Marcina Kwiałkowskiego. Kilka z nich wynika z ustawy dekomunizacyjnej. Rada Gminy musi podjąć takie uchwały do końca sierpnia. W innej sytuacji tych zmian dokona wojewoda, więc chcemy z tym zdążyć i chyba trzy uchwały są tego dotyczące. Tam zmieniamy w wyniku tej dekomunizacyjnej ustawy nazwę ulicy Wincentego Pstrowskiego. Nie będzie ulicy Marcina Chwiałkowskiego, jej fragment będzie nazwił imię Jana Spychalskiego, a część będzie nazywała po prostu Chwiałka, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom poznaniaków, bo w świadomości poznaniaków bardziej Chwiałka niż Chwiałkowski funkcjonuje. Jak rozumiem, tak jest. To jest pewnie to najważniejsze. Panie Przewodniczący... Ale też na przykład skwer NZS-u będzie jutro w porządku obrad. Tak, to taki widomy znak historii, zatoczenia tak koła historii. Są też uchwały planistyczne. Pojawia się uchwała dotycząca cen biletów, ale proszę nie bać, to nie chodzi o podwyżki, tylko w związku z kolejną regulacją i porozumieniem dotyczącym transportu poznańskiego i kolejowego, łączenia tego, ta strefa zasięgu biletu ma wynieść około 60 km od Poznania, w związku z tym odpowiednie regulacje w naszej uchwale cenowej też muszą się znaleźć. Czyli nie będzie żadnych zmian, które uderzają przed wakacjami? Nie o to chodzi. Korzystając z pańskiej obecności, chciałbym zapytać o zmiany personalne w Urzędzie Miasta ostatnio. Szczególnie interesuje mnie Zarząd Dróg Miejskich. Odszedł Tadeusz Nawalaniec. Ptaszki na mieście ćwierkają, że to z powodu Platformy Obywatelskiej Poznańskiej, która nie bardzo była zadowolona z tego, jak wprowadzana była strefa tempo 30. Media o tym donosiły niektóre. Znaczy nie donosiły, tylko taka sugestia się w jednej gazecie pojawiła. Ja myślę, że ona... Sprawdzałem też w innej. W innych też? To tego tak. Nie przeczytałem jeszcze. Natomiast to myślę, że jest nadinterpretacja faktów. Komunikat jest prosty o tym, że utracono zaufanie w strukturach Zarządu Dróg Miejskich do pana dyrektora. Brzmi tajemniczo. Bardzo tajemniczo. W tej sprawie ja nie znam żadnych partyjnych nacisków. Byłoby to zresztą bardzo dziwne. Zresztą moim osobistym zdaniem problemy, o których się mówi, czyli wprowadzenie strefy tempo 30, trudno jest skupić w ręku jednej osoby zastępcy dyrektora, który raczej chyba wykonywał to, co do niego należało, w tym sensie, że wykonywał polecenia, w związku z tym nie jestem symboliczna pewien, czy tutaj zmiana. Nie nastąpiła rzecz, że znaleziono kogoś, kogo można w tej chwili obciążyć winą za to wszystko, co nie szło dobrze. Jak to się mówi, kowal zawinił, cygana powiesili. Ale delikatnie mówiąc, nie byliście zadowoleni z tego, jak wprowadzano strefę tempo 30. Już się zaczęło właściwie od zmian na ulicy Grunwaldzkiej. To była taka zapowiedź, właśnie przepowiadająca to, co się później działo. Ale to bardziej chodziło o sposób prowadzenia, a to nie o personalia, bo nie w tym rzecz, bo... Brak konsultacji społecznych. Po pierwsze właśnie kwestia trybu konsultowania tego wszystkiego. Konsultacje zwoływane niemalże z dnia na dzień, w związku z tym ze słabą reprezentacją mieszkańców, a potem realizacja wyników tych konsultacji strasznie powolna, no to nie buduje dobrego wizerunku tej
zmiany i skupienie się w zmianach wyłącznie na kilku elementach bez całej otoczki. Tu nie mamy czasu na to, żeby bardzo szczegółowo o tym mówić, ale jeśli ktoś uważa, że wprowadzenie strefy tempo 30 i uspokajanie ruchu sprowadza się tylko do eliminowania miejsc parkingowych na powierzchni i malowania ścieżek rowerowych czerwoną farbą, to się głęboko myśli, bo to trzeba myśleć systemowo o całym sposobie poruszania się po mieście. Czy to jest zapowiedź innej polityki komunikacyjnej, jeżeli chodzi właśnie o konsultacje społeczne? A tego nie wiem, to już trzeba było zapytać panią dyrektor, pana prezydenta Wudarskiego, bo im to podlega. Grzegorz Ganowicz, przewodniczący Rady Miasta Poznania, dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo i życzę państwu dobrego tygodnia. Tak, do usłyszenia w pięknych okolicznościach przyrody. Wszystkiego dobrego.